roku 2024 będziemy realizować naszą strategię przyjętą w zeszłym roku i to w zakresie produktów danowych i produktów na rynku kapitałowym. Takim najważniejszym wydarzeniem będzie wprowadzenie naszego własnego systemu transakcyjnego, który właśnie umożliwi nam tworzenie i zupełnie nowej generacji produktów danowych i produktów inwestycyjnych. Też takim dużym oczekiwaniem środowiska inwestorskiego jest to, że będzie więcej spółek notowanych na naszej giełdzie. No i wydaje się, że te atrakcyjne wyceny powinny przyciągnąć nowe spółki na nasz parkiet. Wiemy, że kilkanaście spółek planowało debiut, natomiast szereg wydarzeń, COVID, wojna w Ukrainie, podwyżki stóp procentowych, odpływ kapitałów z tych non-core markets, czyli nie z tych głównych rynków w kierunku Stanów Zjednoczonych, gdzie te podwyżki stóp procentowych były najwyższe, no nie sprzyjały debiutom giełdowym. Natomiast końcówka zeszłego roku to znaczący debiut Murapolu i w kolejnych miesiącach tego roku spodziewamy się większego zainteresowania rynkiem pierwotnym. Nasz rynek Global Connect rozwija się bardzo dobrze. Pojawiły się na nim spółki amerykańskie, co jest takim dużym oczekiwaniem było inwestorów, więc mamy teraz tych głównych rynków przedstawicieli, tutaj te najbardziej płynne podmioty. W tej chwili wygląda to tak, że jak się pojawiają te spółki na rynku, to inwestorzy zaopatrują się w te walory, a potem z nimi nie handlują, bo trzymają je po prostu długoterminowo. Następnym krokiem będzie to, że zacznie się intensywniejszy handel tymi walorami na naszym rynku. Też bardzo mocno pracujemy nad wprowadzeniem ETF-ów notowanych na innych giełdach, tak żeby nasza oferta produktowa rzeczywiście była globalna.